Oto kolejny tegoroczny solenizant i jednocześnie spory orzech do zgryzienia. No bo jak opowiedzieć o samochodzie, o którym w zasadzie wszyscy wszystko wiedzą? Ta generacja trójki przeszła drogę charakterystyczną dla wielu udanych konstrukcji. Od obiektów westchnień, przez przystępny środek transportu i powód wielu mniej lub bardziej trafnych żartów, aż do poszukiwanego klasyka. Więc niezależnie od tego, jak bardzo oklepane dosłownie i w przenośni jest E36 M3, to jedno nie ulega żadnej wątpliwości. Ten samochód w pojedynkę zrobił dla BMW i całego działu motorsport więcej niż jakakolwiek inna M-ka w historii. Poprzednik E36, czyli seria 3 E30, to dziś w zasadzie taki motoryzacyjny pomnik. Auto już w czasie produkcji zasłużenie cieszyło się uwielbieniem klientów i do dziś to uczucie na pewno nie słabnie, bo fanów niemieckiego wozu ze śmigłem na masce wciąż przybywa. Na całym świecie roi się od rozmaitych mniej lub bardziej udanych projektów na jego bazie i był czas, że w zasadzie ciężko było znaleźć kogoś, komu przy wyborze auta do grzebania po godzinach nawet choć przez myśl nie przemknęło kupno E30. No i oczywiście model zostawił po sobie niepodważalne dziedzictwo w sporcie. Niezależnie od tego, czy zawody rozgrywały się na torze czy na odcinkach specjalnych, to można było liczyć na to, że E30 M3 będzie w czołówce. To właśnie druga generacja trójki do spółki z równie udanymi seriami 5 oraz 7 w latach 80. pozwoliła BMW przejść z pułapu lubianego producenta aut o sportowym zacięciu do międzynarodowego giganta zdolnego inwestować grube miliardy w kolejne zakupy i projekty. Będąc na takiej fali, łatwo jest poczuć się pewnie. I faktycznie Niemcy dostali takiego wiatru w żagle, że kiedy na początek kolejnej dekady szykowano nową serię 3, to postanowili podnieść poprzeczkę nie o jeden, a od razu o kilka szczebli. W wielu przypadkach podobne próby prowadziły do katastrofy, ale w Bawarii wszystkie gwiazdy ułożyły się w takiej konstelacji, że nawet jakby nagle zmienili biznesowy kurs i postanowili sprzedawać zapiekanki, to te również sprzedawałyby się na pniu. Kiedy w październiku 1990 roku oficjalnie zaprezentowano nowe E36, to oprócz zachwytów zgromadzonych tam dziennikarzy można było też usłyszeć jęki niezadowolenia oficjeli ze Stuttgartu i Ingolstadt. W zasadzie na samą myśl o sedanach z lat 90. pewnie wielu z Was jako pierwszy przykład poda właśnie tą generację trójki. Klasyczne, eleganckie w formie auto, ale przy tym wyróżniające się ostrą, dynamiczną kreską, która tam gdzie trzeba jest odpowiednio wygładzona. Całość nawet po latach wygląda świetnie i jak dla mnie czepialstwo do jakichś detali w zasadzie mija się z celem. To było auto idealnie skrojone na miarę swoich czasów, równie dobrze pasujące do wolnego rytmu muzyki klasycznej, jak do skocznego techno. W środku też było czuć duży postęp względem poprzednika, szczególnie w kwestii komfortu i bezpieczeństwa, bo szybko pojawiły się tu i ABS, i kontrola trakcji, i boczne kurtyny powietrzne. Sporo działo się też pod maską, od pożyczonych z większej piątki benzynowych sześciocylindrowców M50, które później usprawniono o zmienne fazy rozrządu, czyli słynny Vanos, do debiutujących w 1993 roku nowych turbodiesli o pojemności 2,5 litra. W zasadzie jedyne czego zabrakło to napęd na 4 koła, który był oferowany w E30, ale wydaje mi się, że w tamtym czasie nikt specjalnie za nim nie tęsknił. Podobnie jak poprzednik, nowa trójka występowała w kilku wersjach nadwoziowych, więc oprócz bazowego sedana mieliśmy wersję coupé wraz ze zbudowanym na jego bazie kabrioletem z miękkim dachem, a parę lat po premierze pojawiło się wyczekiwane kombi. Ale na tym nie koniec. BMW stwierdziło, że skoro model tak dobrze się przyjął, to czemu by nie spróbować utrzeć nosa Volkswagenowi i reszcie czołówki segmentu C. W tym celu skrócili płytę podłogową i powstał mający tylu zwolenników co przeciwników kompakt, który też radził sobie całkiem nieźle. Mówiłem, opchnęliby nawet zapiekanki. Koniecznie trzeba też wspomnieć o świetnie wyglądającym roadsterze Z3, bo on też garściami korzysta z rozwiązań trójki. W sumie jakby się nad tym zastanowić, to kolejna trójka, czyli E46, to przecież nic innego jak dalsze rozwinięcie modelu, więc koncepcja, która w głowach inżynierów powstała gdzieś w latach 80., świetnie radziła sobie na rynku aż do 2006 roku. E36, podobnie jak poprzednik, sukcesywnie zapełniało firmowe gabloty kolejnymi trofeami.
Wyścigi, rajdy, rallycross, drifting, w zasadzie jakiej gałęzi motorsportu byście nie wymyślili, ktoś próbował i dalej próbuje swoich sił za kierownicą bawarskiego bestsellera, no bo to wciąż najtańsza przepustka do świata tylnego napędu. Najlepszym świadectwem tego, co za młodu potrafiła ta generacja trójki, jest kilka tytułów zdobytych w prestiżowych, międzynarodowych seriach w klasie aut turystycznych i to w czasach, kiedy te zdecydowanie przeżywały swoje złote lata. Trójka w rękach najlepszych kierowców świetnie spisywała się także w wyścigach długodystansowych, nawet kiedy pod jej maską twardo pracował diesel. W taki sposób w 1998 roku po raz kolejny zapisała się na kartach historii, notując pierwsze zwycięstwo w generalce dla auta z silnikiem wysokoprężnym w 24-godzinnym klasyku rozgrywanym na legendarnym Nürburgringu, bezsprzecznie jednym z najbardziej wymagających wyścigów świata. Ale wiecie, co jest w tym wszystkim najciekawsze? To, że za ogromną część tych sukcesów odpowiadały zwyczajne wersje trójki, a nie jak bywało wcześniej tylko topowe M3. Żeby zrozumieć, skąd wzięła się ta zmiana, musimy cofnąć się o kilka ładnych lat, dokładnie do debiutu pierwszej M3. W dużym skrócie powstała ona tylko i wyłącznie dlatego, że Bawarczycy, chcąc liczyć się w stawce ówczesnej grupy A, po prostu musieli spełnić warunki homologacji. A że seryjne E30 po prostu nie było na tyle konkurencyjne, to zdecydowano się na gruntowną przebudowę modelu z myślą o sportowej rywalizacji. Podobnie już wcześniej robiło wielu producentów, chociażby na potrzeby rajdowej grupy B, ale jest jeden bardzo istotny haczyk. Stworzenie takiego auta nawet jak na warunki dużego, międzynarodowego koncernu kosztuje krocie, a przecież nikt nie zagwarantuje, że nowa konstrukcja da radę choć raz stanąć na najwyższym stopniu podium. Ponadto na sprzedaży takiego auta po prostu się nie zarabia, więc jedyne co można zyskać w razie ewentualnego sukcesu to prestiż. Lub go stracić, były i takie przypadki. Na najwyższych szczeblach FIA zdano sobie sprawę, że warto coś z tym zrobić, bo przecież obniżając nieco próg wejścia można przyciągnąć kolejnych producentów, a to z kolei przełoży się na większą konkurencję i w konsekwencji większe zyski. Konieczne więc było ułożenie regulaminu w taki sposób, aby dla takiego Volvo czy Subaru podjęcie decyzji o stworzeniu fabrycznego teamu nie było przesadnym wyrzeczeniem. I właśnie dlatego chociażby w brytyjskim BTCC w walce o podium liczyły się na przykład Toyota Carina czy Vauxhall Cavalier, czyli taka ichniejsza Vectra. Były to auta, które na pierwszą myśl ze sportem się nie kojarzą, ale za to świetnie kojarzą się zwykłemu Kowalskiemu. Race on Sunday, sell on Monday, jak słusznie głosiło popularne wówczas motoryzacyjne porzekadło. To wszystko sprawiło, że BMW tym razem mogło potraktować nowe M3 po prostu jak kolejną wersję wyposażenia. No dobra, wiem, że to jest niezbyt sprawiedliwe w stosunku do takiego auta, ale też nie da się ukryć, że model gdzieś po drodze stracił swój dawny, zdecydowanie bardziej bezkompromisowy charakter. Co w żadnym wypadku nie znaczy, że zaprezentowane w listopadzie 1992 roku nowiutkie M3 było kiepskie. O nie, nie, nic z tych rzeczy. Chociaż auto było wizualnie grzeczniejsze od poprzednika i w środku też stało się bardziej przytulne, to raczej ciężko mieć mu to za złe. W latach 90. same osiągi nie miały już takiego wzięcia jak dekadę wcześniej, a i Bawarczycy już od dawna czuli, że w tym projekcie drzemie potencjał na wielką kasę. Na szczęście nie skończyło się na sportowym bodykicie i kilku naklejkach, bo to dalej udany generator adrenaliny. Auto korzystało ze świeżo opracowanej 3-litrowej rzędowej szóstki o oznaczeniu S50, która bazowała na znanym ze słabszych wersji silniku M50 i po kilku modyfikacjach osiągała moc 286 koni. Po liftingu z 1995 roku motor zmienił oznaczenie na S52 i został rozwiercony do 3,2 litra, co z kolei dało wzrost mocy do 321 koni. Do tego dokładamy idealny rozkład masy i otrzymujemy rozpędzającą się do setki w 5,5 sekundy świetnie prowadzącą się zabawkę. Albo zmierzającą wprost do najbliższego rowu, kiedy za bardzo poniesie nas fantazja. Kolejne ważne wydarzenie miało miejsce w 1994 roku, bo wtedy po raz pierwszy w historii charakterystyczne M ozdobiło wersję czterodrzwiową, która od tego momentu przejęła pałeczkę w miesięcznych zestawieniach sprzedaży. Historia modelu nie byłaby pełna bez wzmianki o kilku limitowanych wersjach, stworzonych głównie na potrzeby homologacji M3 do wyścigów w różnych kategoriach klasy GT.
W Europie najbardziej znana była wersja GT, wyprodukowana między 1994 a 1995 rokiem w 356 egzemplarzach i występująca wyłącznie w jednym odcieniu lakieru, brytyjskiej wyścigowej zieleni, i ten motyw kontynuowany był również w środku. Auto m.in. dzięki zastosowaniu drzwi wykonanych z aluminium zrzuciło około 30 kg i wyróżniało się regulowanymi spoilerami w przednim zderzaku oraz na klapie bagażnika. Modyfikacje dotknęły także silnik, który otrzymał nowy wałek rozrządu i po usprawnieniu smarowania oraz kilku zmianach w oprogramowaniu legitymował się mocą 295 koni. Trochę inna filozofia towarzyszyła stworzonemu w podobnym czasie specjalnie na prośbę zespołów ze Stanów Zjednoczonych do startów w serii IMSA modelowi Lightweight. Auto w przeciwieństwie do GT, które miało na pokładzie w zasadzie wszystkie dostępne zabawki, zostało pozbawione nie tylko klimy i radia, ale też części wygłuszeń, a nawet fabrycznego zestawu narzędzi. W ten sposób udało się odchudzić model o około 100 kg, co było o tyle istotne, że za oceanem M3 było oferowane z silnikiem o zupełnie innej specyfikacji, rozwijającym zaledwie 240 koni. Co ciekawe, duży tylny spoiler nie był przykręcany seryjnie. BMW dosłownie wrzucało go do bagażnika wraz z jednostronnicowym dokumentem, który informował, że jego samodzielny montaż można było wykonać wyłącznie na własną odpowiedzialność i jest to równoznaczne z utratą gwarancji. Według różnych źródeł powstało między 100 a 125 sztuk, a jeden z takich samochodów był niegdyś w kolekcji Briana, Paula Walkera. Równie ciekawa jest historia oferowanego w Australii M3R, najmocniejszego seryjnie sprzedawanego E36. Co prawda było to o cały jeden koń mechaniczny względem europejskiego Polifta, ale zawsze coś. Wyprodukowano 15 egzemplarzy, z czego tylko 11 trafiło na drogi, a żeby stać się posiadaczem jednego z nich, trzeba było najpierw pochwalić się ważną licencją wyścigową z serii CAMS. Tytuł najrzadszego, bo powstały tylko dwie sztuki w wersji drogowej, bez wątpienia trafia do modelu GTR. To mocno zmodyfikowane auto stworzono z myślą o startach w niemieckiej serii ADAC GT Cup, gdzie zresztą w rękach Johnego Cecotto wywalczyło mistrzowski tytuł w 1993 roku. A na sam koniec rynkowej kariery tej generacji M3 do Wielkiej Brytanii trafiło 50 sztuk modelu Evolution Imola Individual, który w prostej linii stanowił odniesienie do pierwszego GT. Ogółem w latach 1992-1999 powstało ponad 70 tysięcy sztuk różnych wariantów M3, a gdyby policzyć wszystkie auta, którym doklejono charakterystyczne emblematy, to pewnie na drogach jeździ ich z milion, jak nie więcej. I chociaż E36 M3 to świetny wóz, to jak przystało na staroświeckiego, motoryzacyjnego idealistę, jednego po prostu nie mogę mu wybaczyć. Dawno, dawno temu dumna litera M na klapie bagażnika oznaczała motorsport. Dzisiaj, patrząc na to, jak przebiegała ewolucja tego działu bawarskiej marki i pomimo wielu bardzo udanych projektów, zdecydowanie bardziej adekwatne jest inne słowo – mainstream. I moim zdaniem za tą mało subtelną zmianę największą winę ponosi właśnie E36. Co nie zmienia faktu, że gdybym teraz dostał kluczyki do takiej M3, to pewnie nie chciałbym z niej wysiadać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.